Rozmawiamy z panem Marianem Kmitą, szefem sportu w telewizji Polsat, po konferencji prasowej, która oficjalnie rozpoczęła promocję gali Adamek-Szpilka Polsat Boxing Night numer 3, 8 listopada w Krakowie. Zainteresowanie mediów przerosło oczekiwania? Czy było na takim poziomie, jak to było spodziewane? Spore. Ja myślę, że to jest coś porównywalnego do tej konferencji, którą organizowaliśmy przed walką Gołota-Saleta. Tak mi się na oko zdaje. No i cóż, no, cieszę się przede wszystkim z tego, że ta walka dojdzie do skutku, bo nasłuchujemy informacji o tych marzeniach polskich kibiców boksu, kogo oni by chcieliby zobaczyć w ringu. No i ta walka wydawała nam się i wydaje nam się wciąż bardzo atrakcyjna. No i cóż, czekajmy, no. Daj Bóg, będzie wielkie widowisko. No właśnie, czy jako jedna z trójki organizatorów, jedna strona z tej trójki organizatorów, bo jest też Kraków, są też grupy promotorskie, macie takie poczucie, że pośród dotychczasowych gal Polsat Boxing Night sportowo ta walka wieczoru stoi na zdecydowanie najwyższym poziomie, bo obaj są w pełni sportowych możliwości jeszcze? Wie pan, to jest zawsze wróżenie z fusów, te wszystkie legendy dotyczące poprzedniej gali, że walka Gołota-Saleta to będzie cyrk i pośmiewisko. Nic takiego nie miało miejsca. Myślę, że po walce wszyscy byli zachwyceni i przygotowaniem Przemka, i postawą Andrzeja. I tam był kawał dobrego boksu, więc teraz potencjalnie jest tak, jak pan mówi, że to powinno być bardzo atrakcyjne pod względem sportowym, bo obaj bokserzy w pełni sił. Jeden utytułowany w lekkim dołku, drugi na wznoszącej, ale no, poczekajmy, zobaczymy. Czasem z dużej chmury mały deszcz, a czasem jest odwrotnie. Nie? Ale jedno jest pewne, będzie to interesujące. No i powtórzę, cieszę się, że udało nam się namówić i promotorów Artura Szpilki, i jego samego, i Tomka, żeby przystali na ten nasz, bo to był nasz pomysł. I zobaczymy, co się zdarzy 8 listopada. Możemy oficjalnie potwierdzić, że cyfrowy Polsat będzie relacjonował to w systemie pay-per-view. Jeśli tak, to cena takiej transmisji i od kiedy będzie można ją wykupować? To na pewno będzie pay-per-view w cyfrowym Polsacie, ale co do ceny i do formy dystrybucji i momentu sprzedaży, to jeszcze nie mam informacji, ponieważ to jest kompetencja cyfrowego Polsatu. My musimy najpierw przeżyć do końca mundial siatkarski, który nas tak zaangażował też w płatną telewizję. Co do ceny, nie spodziewam się, że była jakaś rewolucja. Myślę, że to będzie coś koło tego, co jest znane z przeszłości, czyli pewnie mniej więcej tyle, ile kosztowała walka Gołoty z Saletą, czy Kliczki z Adamkiem. No, nie spodziewam się, że to było coś innego. Ale jak mówię, no, płynie parę dni, ale nie więcej niż 10, może 2 tygodnie, kiedy to wszystko już będzie wiadomo i to zostanie pewnie ogłoszone przez cyfrowy Polsat w osobnym komunikacie. Jeśli chodzi o promocję, poza tym, że oczywiście co tydzień możemy oglądać Puncher, gdzie są świeże wiadomości na temat przebiegu negocjacji, do tej pory pewnie teraz przygotowań do gali, czy możemy spodziewać się promocji w stylu telewizji amerykańskich? Mówię o tym All Access, mówię o 24/7. Czy Polsat myśli o czymś takim? No, myślimy o wszystkim i o tym, o czym pan mówi, ale myślimy też o aktywnym udziale Tomka i Artura w okolicach meczu Polska-Niemcy, Polska-Szkocja. W eliminacjach. Myślimy, że też że koniec mundialu siatkarskiego to będzie okazja, żeby pokazać publiczności spotka jednego i drugiego pięściarza i jakoś ich będziemy próbowali wpleść w te wydarzenia, które będą miały swoją nośność i będą gromadzić miliony przed telewizorem, bo nawet w przypadku mundialu, który jest w płatnej telewizji, to też są miliony ludzi przed telewizorem. No właśnie, bo tutaj wspomniał pan taki zarys pan nam przedstawił tych wystąpień medialnych, na których możemy zobaczyć Artura i Tomka. Już jeszcze tak nawiązując do Stanów, tam te konferencje prasowe to jest zwykle tydzień, 5 miast, czy też 7. Niby to samo, ale w każdym mieście pięściarze się pokazują. Jesteśmy w Warszawie, czy w innych miastach te spotkania z mediami również będą realizowane? Wie pan co, no na pewno będziemy mieli dwie konferencje w Krakowie, bo to mamy uzgodnione. Co do innych miejsc, to ja mówię, no nie ma potrzeby robienia konferencji w Łodzi, kiedy Tomek przyjdzie tam na mecz, nie wiem, z Francją na przykład, albo na ćwierćfinały siatkarskiego mundialu. No nie ma potrzeby ponownej konferencji w Warszawie, kiedy Tomek będzie na Stadionie Narodowym w dniu meczu z Niemcami. No to będzie się wszystko przeplatać. Powtórzę, dwie konferencje jeszcze będą w Krakowie, a
będziemy dywersyfikować te metody i z doświadczeń amerykańskich korzystać i będziemy swoje rzeczy wymyślać, więc na pewno będzie dużo i często informacji o Tomku i o Arturze, o tym, gdzie są, co robią, jak się czują, jak trenują i jak skraca się czas do wielkiego wydarzenia.